Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj Halloween, więc troszeczkę upiornie. No i przygotowałam tutaj sobie, moi drodzy, takie opakowanie z Lego. Pewnie wiecie, co się w nim znajduje. Już po miniaturce, tak więc ja jestem Lust Kamila i zapraszam Was do oglądania. Mój tata ostatnio był na wyjeździe służbowym w Mediolanie. Wrócił wczoraj i przekazał mi taką oto torebeczkę. Powiedział, że wrzuć na swój kanał, będzie coś na Halloween. No i dobrze, więcej nie będę przedłużał. Zobaczcie, jakie fajne mają tam opakowania. Okej. Mamy tutaj Build a Mini, 3 minifigureczki, które samodzielnie mój tata ułożył. Tak więc za chwileczkę je zobaczymy. Reklamówka jakże cudowna, za chwileczkę już ją w sumie odłożyłem. No i dobra, mamy 3 minifigi. Opakowanie dosyć fajne. Tak więc ja sobie teraz je szybciutko rozpakuję i za chwilę widzimy się z gotowymi minifigurkami. I tak prezentują się wszystkie 3 minifigurki. Zaczniemy sobie od płci męskiej, ponieważ jest tutaj tylko jedna minifigurka właśnie z tej płci. No i mamy tutaj Drakulę. Tak się on prezentuje. W ręce trzyma, moi drodzy, nietoperka. Kolejny zwierzaczek do kolekcji. Jeszcze nie miałam nietoperza, z tego co pamiętam. Bardzo fajny torsik. Zobaczcie, tutaj jakiś, znając życie, zegarek, którego pewnie nie widzimy. Jakaś fioletowa, potargana, nie wiem co to jest w sumie, jakaś chusta. Pod spodem albo kości, albo jakaś koszuleczka. Również fioletowy fraczek i czarna, czarny strój na górę. Niestety z tyłu nie mamy żadnych nadruczków. Tak samo jak na nóżkach, ale jest ok. Szara twarzyczka, na której mamy nadruk takiego strasznego upiora. Z drugiej strony nie mamy nic. No i fajne włoski, które dostajemy często w Drakulach. Dobra, ojcz, poprawię sobie tylko tego nietoperka. Dobra. Mamy również taką oto wiedźmę, która w ręce trzyma, no właśnie. Jest to bardzo fajny elemencik ze Scooby-Doo. Z tego co pamiętam, tam był pierwszy raz użyty. I jest to, moi drodzy, dynia z wydrukowanymi oczami oraz ustami, tylko trochę ok. Tak się prezentuje. Naprawdę bardzo fajny elemencik. Oczywiście możemy ją sobie przewrócić i mieć normalną dynię w ogrodzie na przykład. Zasłonić tą drugą część ścianą albo czymś takim. No i oczywiście możemy to nakłożyć na główkę minifigurki. No, tak więc tak prezentuje się to również bardzo fajnie. A jak prezentuje się nasza wiedźma, tak ona wygląda. Tutaj mamy jakieś dwie, nie wiem, mikstury albo coś takiego. Poza tym żadnych nadruczków. No i torsik. Torsik bardzo fajny, fioletowy. No i zielone rączki. A twarzyczka również fajnie się prezentuje. Również taka upiorna z jednym ząbkiem. Z tyłu, o, mam nadruczek. No i fajny kapelutek z włoskami. Również bardzo fajna minifigureczka. Okej, ustaw się ta. No i trzecia, ostatnia w dzisiejszym materiale. Jest to jakaś taka, nie wiem, pajęczyca, może bym to nazwał. Ponieważ widzę tutaj pełno pająków i pajęczej sieci. No i ma ona taką oto miotełkę. Jest to również jakaś wiedźma. I ten jakże często odpadający klocuszek. W przypadku płci damskiej. No i mam tutaj również twarzyczkę. Tak oto się ona prezentuje. Również troszeczkę straszna. Z tyłu niestety znowu nie mamy nadruczków. Ale włoski są fajne. Nawet mi się podobają. Tak więc podsumujmy sobie te wszystkie 3 minifigi. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie również o tym, żeby zasubskrybować ten mój kanał, żeby mnie wesprzeć. Zostawić również dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i życzę udanych łowów Halloween. No to cześć!